Landing page w Atom Store można utworzyć klikając Marketing i promocje, Landing page. Każdemu landingowi należy nadać nową nazwę oraz alias, czyli adres strony, który będzie się wyświetlał jako URL. W polu do tworzenia treści mamy niemal nieograniczone możliwości do działania. Do landing page można dodawać również produkty, tak by przedstawić ofertę, na przykład 12 najlepszych rowerów tego sezonu. Wystarczy w miejscu produkty zaznaczyć opcję Wybierz produkty ręcznie i wpisać wybraną nazwę, po czym klikając w wybrany produkt dodać go do listy, która wyświetli się pod utworzonym projektem. Banery można tworzyć klikając w menu CMS Banery. Banery te pozwalają zliczać ilość kliknięć, wyświetleń oraz CTR. Aby ustalić, który baner ma prowadzić do wybranego landing page, należy podać, w jakiej sekcji baner ma się wyświetlać oraz na jaki adres www kierować. Można to ustawić w miejscu Marketing i promocje, Landing page, Dodaj baner. W przypadku, gdy produktów jest więcej lub chcemy, by były w jakiś sposób ograniczone, np. ceną, warto wykorzystać do tego dynamiczne listy.